Za każdym razem, kiedy jesteśmy tuż przed wejściem na antenę, przed spotkaniem z Państwem, to nasz realizator Piotr Kędzioro upomina nas, jak małe dzieci już się nie wygłupiajcie, już się nie wynurmieniajcie, a w nas jest tyle radości dziecięcej. Życzymy Państwu zachowania tej radości dziecięcej na zawsze, zwłaszcza u dorosłych. Ale a przypominamy jak przy Państwu, radości właśnie, że radości jest... dziecięcej jesteśmy. To nas, nasuwa mi się po prostu no, jeden tekst. Musisz powiedzieć, proszę żebyśmy bardzo, żebyśmy powtórzyli angielski. A, tak jest, tak jest, drodzy Państwo, i e, właśnie ci o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tej e, swobodzie dawanej dzieciom, kiedy narzucamy im tak wiele różnych obowiązków i zajęć e, dodatkowych, aby były takimi prymusami, omnibusami, ale na pewno języki obce są takim narzędziem, które pozwalają potem swobodnie poruszać się w e, świecie i z nami jest jeden z najlepszych w Polsce. Śmiało to mówię, nauczycieli języka angielskiego, Arkadiusz Mikrut. Arek, witam cię bardzo Cześć, serdecznie. A dzień mogę dobry. tak powiedzieć, ponieważ współpracowaliśmy przy tworzeniu szkoły TVP, języka, lekcji języka angielskiego i rzeczywiście otrzymywałeś, Arek, bardzo dużo dobrych zwrotnych. języka angielskiego uczyła się nie tylko młodzież klas ósmych, bo takie lekcje przygotowywaliśmy, ale także my. W reżyserce czy w dużym studio. Arku, powiedz, kiedy jest ten czas, najlepszy czas, aby rozpocząć naukę języka obcego z dzieckiem? Wiesz, to jest tyle szkół, ile specjalistów. Co tak mówi naprawdę. Twoja szkoła? Moja szkoła co mówi? Kiedyś byłem wyznawcą tego, że im wcześniej, tym lepiej. Że tak naprawdę, jeżeli rodzice znają ten angielski bardzo dobrze. No, to najlepiej, żeby jeden z rodziców um, zaczął mówić już od samego początku. Później natomiast, zgłębiając trochę temat. Czyli żeby dziecko w taki naturalny sposób tak, gdzieś. Tak, tak, tak. M, to prawda? jest no najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby mm -hmm. to było naturalne. Natomiast później, zgłębiając temat, że tak powiem. Uh, ale wiesz, mogły być śmieszne sytuacje. Na przykład, ja mówię po angielsku, a kuba, co, co mówisz? <laughs> no właśnie, <laughs> dlatego chodzi o to, że obydwoje z rodziców muszą znać ten angielski. Jedno z rodziców musi znać ten angielski w stopniu bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrym. I to mm -hmm. mówię. Dlatego, że na przykład trzeba wiedzieć, jak po angielsku jest o, zobacz, kipi, mm -hmm. albo ups, coś mi wpadło za dekolt, mm -hmm. albo o, dmuchni dmuchawca. I mm -hmm. to nie są słówka, których uczymy się w szkole, prawda? Mm -hmm. To no nie, nie są typowe. słówka nie. to tak. są e, typowe, właśnie to są bardzo typowe rzeczy, bo to są rzeczy. Dnia codziennego. Znaczy rzeczy dnia codziennego, ale ich tak. się nie uszy w szkole, tak? Dokładnie, tak. bo uczy nas się, jak jest recyklingować śmieci, jak jest dziura ozonowa, a ludzie nie wiedzą, jak jest pogięty krawat, na przykład, mhm. czy pomięta mhm. koszula, prawda? Mhm. Także tutaj trzeba przede wszystkim znać te wyrażenia z dnia codziennego. Ostatnio odkryłem nawet grupę na Facebooku, mamy mówią po angielsku, czy coś takiego. Dołączyłem do niej, mimo że nie jestem ani ojcem, ani mamą jeszcze, <śmiech> <śmiech> więc dołączyłem do tej grupy i powiem Wam, naprawdę to jest Skarbnica właśnie takich wyrażeń. Także jeżeli ktokolwiek e, uczy dzieci angielskiego, zachęcam do dołączenia do takiej grupy, poszukania w internecie. Są nawet, gdzieś mi się obiła na Instagramie jakaś książka e, Mamy uczą angielskiego, mama ucząca angielskiego, coś takiego trzeba pogrzebać. Czyli też taki bardzo, w taki bardzo, bardzo naturalny dokładnie. sposób. Arku, z tej tak, metody, tak, że tak, jak najwcześniej, a potem. Tak, a potem okazało się, że wcale to jak najwcześniej nie jest takie dobre, ponieważ e, przez pierwszy rok rozwoju człowieka e, mózg tak jakby kreuje rzeczywistość. I w momencie, gdy ta rzeczywistość zostanie zaburzona przez mówienie po angielsku non-stop do tego dziecka, to dziecko później może mieć problemy z komunikacją. Znam taki przypadek, w którym dziecko właśnie zostało wychowywane w takiej rodzinie, że obydwoje z rodziców mówiło do dziecka po angielsku, kazali swoim znajomym mówić do dziecka po angielsku. No ale niestety nikt z tych osób... Nie, nie mówią mówił po polsku. Nie, mu, nie mówili po polsku. Kazali mm -hmm. nawet rodzinie mówić po angielsku, kto umiał. Ale niestety żadna z tych osób nie mówiła po angielsku 100% poprawnie. I to dziecko przyswoiło ten język niepoprawnie. I później, co się jeszcze okazało, to dziecko w ogóle nie potrafiło mówić po polsku. Mm -hmm. Więc ani nie potrafiło się dogadać w Polsce po polsku, ani... No, czy no, czy, tak. czy, czy właściwie angielskim? Mówię, dokładnie. A wyrugowanie pewnie tych tak, błędów jest niesłychanie. niesłychanie e, to jest najlepszy okres teraz? Zdaniem wielu naukowców jest to okres y, od pierwszego, po skończeniu pierwszego roku życia. I więcej. jak wtedy zaczynać? No bo dorośli troszkę inaczej zaczynają, a dzieci. Trochę no właśnie, bo ja nawet chciałam Ci zaśpiewać piosenkę po angielsku, to, to ale proszę. nie wiem, czy to nie się. Nie na, na, się. To może nie na kropuj. zakończenie. Ym, dlatego, że bardzo częstą metodą stosowaną mm. przez nauczycieli języków obcych, y, w wypadku nauki języków obcych y, dzieci, grup takich młodszych, to jest właśnie uczenie piosenek. Czy to właściwa metoda, myślisz? Piosenki są jak najbardziej okej, okay. jasne. Trzeba być jak najbardziej naturalnym. Y, trzeba zacząć w, od nazywania pewnych przedmiotów. Później ym, pewne, pewne zdania trzeba wyrażać. Dlatego furorę powiedzmy robią ym, takie przedszkola, żłobki anglojęzyczne, prawda? I to też nie chodzi o to, żeby ten angielski to był tylko półtorej godzinki yy, w tygodniu, czy po 30 minut dziennie, tylko żeby to dziecko w domu miało powiedzmy polski, a w przedszkolu angielski Bardzo albo odwrotnie. Słuchaj, zostało mhm. nam 30 sekund Minut, o, wyobraź sobie, a my chcemy jeszcze dobra. powiedzieć o bardzo ważnej metodzie nauczania, e, o mnemotechnikach, więc, tak, chciałbym, chciałbym, tak, chciałbym wam po, po pokazać coś takiego właśnie jak mnemotechniki. E, to są takie fiszki Słucham zwane... O, dzięki. O, to to je są je. fiszki z obrazkami, tak, jeżeli fiszki, się nie mylę, tak? fiszki obrazkowe, tak, nazywają się mnemobrazki. I słuchajcie, tutaj uczymy się przez skojarzenia. E, I to też jest bardzo dobra metoda i dla dorosłych, i dla dzieci, dla dzieci również. A carpet, czyli e, dywanik. Kojarzymy z K, czyli samochodem, i pets, czyli zwierzaczkami w środku, w tym, w tym samochodzie, carpet. Wylosowałam armchair. Armchair, dokładnie. No i z czym to kojarzysz? Kojarzymy z arms i z chair, prawda? Czyli fotel kojarzymy z ramionami i z krzesłem. Blanket kojarzymy, czyli koc, kojarzymy z blanką siedzącą na kocu z kotem, czyli cat. Prawda? Także to, to, to też taka forma zabawy z dziećmi może tak, być. Tak, oczywiście, oczywiście, to jest forma zabawy i te, 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 te fiszki dostępne są również e, w tym zestawie bez napisów. Także mamy i napis i bez napisu i na przykład dziecko może zgadywać, o no to zobacz co to jest, o amcze, o blanket i tak dalej. E, mamy taką pamięć obrazkową, tak, prawda? Tak, to jest szczególnie dobre, dobre dla wzrokowców. Tutaj przyniosłem jeszcze coś innego, e, są, są takie fiszki, w których są same obrazki, prawda? czyli mhm. tutaj dziecko może opisywać sytuację, można to na przykład połączyć, z tym, prawda, że after, after they came back home they sat on an armchair. Mhm. Drodzy Państwo, nasz czas spotkania z Arkiem Mikrutem, najlepszym, jednym z najlepszych nauczycieli języka angielskiego w Polsce. Mówię to, podkreślam, z pełną odpowiedzialnością Dziękuję. i świadomością. Się kończy, ale być może dla Państwa dziecka rozpoczął się najlepszy czas, aby zacząć naukę języka obcego, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy.